Witam, dzisiaj przedstawię Wam 10 ciekawostek o Jagurze Karatachi. Zapraszam. Imię Jagura oznacza wieża, a jego nazwisko Karatachi odnosi się do pomarańczy trójlistkowej, znanej jako japońska gorzka pomarańcza. Opanował dwie podstawowe natury czakry, wiatru oraz wody. Pomimo, że wszyscy w świecie Naruto postrzegają go jako bezlitosnego i krwawego, to prawdopodobnie zupełnie taki nie jest, a działał tak, ponieważ był kontrolowany przez Tobiego. Nie wiemy, ile miał lat, ale jego wiek jest bardzo dezorientujący. Jednocześnie wygląda bardzo młodo, ale też według moich wyliczeń powinien mieć co najmniej 26 lat. Tradycją jest, że Jinchuriki są wybierani z rodziny należącej do Kage, tak by zapobiec ewentualnej zdradzie, dlatego możliwe, że Jagura był rodziną z którymś z poprzednich Mizukage. Urodził się 3 kwietnia, a jego grupa krwi to AB. Miał 143 cm wzrostu i ważył 39 kg. Potrafił on w pełni kontrolować bestie, coś co kiedyś było czymś niezwykłym. Jest najniższym nam znanym Jinchuriki wraz z Rin. Co ciekawe, obydwoje mieli zapieczętowaną w sobie tą samą bestię. Umarł wkrótce po tym, gdy Ao dezaktywował genjutsu rzucone przez Tobiego. Pomimo, że świat postrzega go jako złego, to był dumny z tego, że został Mizukage. I to już wszystko, jeśli chodzi o ciekawostki na temat tej postaci. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!